Hej, ja jestem Sarci. Dzisiaj zakończymy sobie dziewiąty świat w grze Super Mario 3D World. Zabieramy się za szósty etap aktualnie. W tym odcinku również postaram się wam pokazać Rosalinę, którą sobie odblokowaliśmy w poprzednim odcinku. Przypominam, że jest to taka piąta sekretna postać w tej grze. Szósta, jeśli liczyć również Kapitana Toada, to wtedy można powiedzieć, że jest to szósta postać, no bo jakby nie patrzeć, mamy cztery takie główne postacie na początku, a oprócz tego jest przecież też właśnie Kapitan Toad, który jest dostępny tylko w wybranych poziomach. Tutaj, jak widzicie, uderzając w to dość przypadkowo, otworzyły mi się platformy po prawej stronie i dzięki temu mogłem bez problemu zdobyć sobie gwiazdkę. To jest bardzo fajna sprawa. Ruszam tutaj dalej, trzymając się jak najbliżej górnej krawędzi ekranu, żeby mieć później wystarczająco dużo czasu na to, żeby w razie czego zareagować, bo jak widzicie, wow, tutaj w ogóle się ślizgam po tej powierzchni, muszę uważać. Oj, teraz nie będę nic widział. Dobra, tutaj mogę sobie zrobić klona. Zobaczymy, co będzie dalej. Trzeba uważać, bo tu jest mała ślizgawka na tych niebieskich polach, więc można łatwo spaść gdzieś. Mamy kolejny bumerang w ekwipunku. W miarę możliwości sobie rozbijam tutaj tych przeciwników. Dostaję za to monety, tylko nic więcej. Dobra. A jednak, widzicie, tak myślałem, że jeśli rozbiję wszystkich, to być może coś otrzymam i rzeczywiście tak było w tym przypadku. Okej, co dalej? Bo tutaj się kończy... Aha, dobra. Kolejne platformy się pojawiają i dzięki temu mogę przejść dalej. Dobra, tutaj jeszcze roślinka, załatwiłem ją. Na szczęście, mając bumerang, akurat nie ma problemu, żeby zlikwidować przeciwnika oddalonego gdzieś dalej. A tutaj kolejny przykład na to. Teraz trzeba będzie przeskoczyć. Oj, albo jednak nie. Kurczę, na szczęście się udało, ale wcale nie trzeba było przeskakiwać. Wystarczyło tylko trochę poczekać, a tutaj po lewej stronie się od razu odblokowało przejście. Dobra, staram się jeszcze rozbijać te roślinki, bo one będą mi tutaj przeszkadzać mocno. Aj, straciłem niestety klona. A szkoda, bo kurczę. Czekajcie. Aj. Czekajcie, bo tutaj by była chyba niezniszczalność. Z tą niezniszczalnością to się chyba musiałem pomylić, patrzcie. To była jednak zielona gwiazdka. Kurczę, niestety straciłem jednego klona. To była jednak zielona gwiazdka, która po prostu przez to, że była na tyle tej lawy, to wyglądała jakby była żółta i myślałem, że to była niezniszczalność. Tutaj po prawej stronie jeszcze był stempel. Jak widzicie, żeby tutaj odkryć sekrety, to trzeba koniecznie mieć strój z bumerangiem. Na przykład, o proszę, znowu malutki sekrecik w postaci tutaj postaci Luigiego, tej takiej 8-bitowej. To jest taki drobny smaczek, po prostu twórcy zawarli kilka miejsc w tej grze, gdzie można takiego 8-bitowego Luigiego spotkać. Okej, czy tutaj jakoś przejdę? Aha, w ten sposób, patrzcie, mogę dzięki temu dostać się na górę. Okej, i dzięki temu mamy też tutaj złotą flagę, a więc poziom ukończony na 100%. Jednak okazało się, że w tym poziomie wcale nie potrzebowaliśmy mieć klonów naszej postaci, no bo jak sami widzieliście, nie było żadnej windy, której moglibyśmy użyć, a bez tego absolutnie mogliśmy zdobyć wszystkie sekrety, czyli trzy gwiazdki, stempel oraz złotą flagę, więc bardzo dobrze. No i zabierzmy się za chwilę za siódmy świat w takim razie. Nie było to takie trudne, żeby tutaj zdobyć te wszystkie gwiazdki w tym szóstym poziomie. Trzeba było po prostu się naprawdę spieszyć, w miarę możliwości być tam gdzieś pod koniec ekranu. No i oczywiście nie zapominać również o tym, żeby... Oj, żeby mieć przez cały czas... Aj, muszę tutaj uważać, żeby mieć przez cały czas właśnie tą umiejętność z bumerangiem związaną. Bo wtedy można było tutaj pozbierać niektóre gwiazdki, a także stempel ten na koniec. Dobra, tutaj załatwmy tych przeciwników. Spokojnie. Aha, myślałem już, że oni nie wbiegną, ale jednak da radę. Jeszcze jednego? Tak jest. No i idźmy dalej w takim razie. Akurat mamy w tej chwili taki poziom, gdzie cały czas mamy widok z boku ekranu. Zobaczymy, czy jeszcze coś tu będzie więcej. Szukam też jakiegoś sekretu, może na górę, patrzcie. A jednak nie, kurczę, myślałem, że coś tutaj znajdę, ale chyba jednak tam nic nie ma, no bo patrzcie, no. Jeszcze postaram się przeskoczyć w lewą stronę jak najbardziej, ale nie.
Tam nawet się odbijam od górnej warstwy. Wow, proszę. Dobra, tutaj w takim razie możemy porozbijać teraz te kamienne bloki, kiedy właśnie się powiększyliśmy. I zobaczmy, bo może tutaj coś być ukrytego. Lepiej się pospieszyć w takim przypadku. Proszę bardzo. O właśnie, tam mamy, kurczę, zdobyłem dzięki temu stempel. I jest jeszcze jedna. Szybciej, szybciej, szybciej. Kurde. Tam jest jeszcze gwiazdka, a teraz jej pewnie nie zdobędę, co? No raczej chyba nie. Może być problem. Słuchajcie. Okej, jednak się udało, dobra. Myślałem, że nie da rady teraz bez... Ojejku, tylko że i tak zginąłem. Dobra, teraz nawet się tutaj udało zdobyć zieloną gwiazdkę, będąc jeszcze w takiej wielkiej postaci. No i daliśmy radę. Ale jak sami widzieliście wcześniej, wcale nie trzeba było mieć aż tutaj, do tej zielonej gwiazdki, tej dużej postaci, bo wystarczyło tam właśnie przebić się przez te takie duszki. Tylko że też, tam akurat było potrzebne mieć jakiś power-up. Akurat w przypadku Rosaliny to mógłbym pewnie użyć tego kręciołka i wtedy coś im zrobić. No ale w przypadku innej postaci mógłby być problem bez power-upa. Dobra, przejdźmy tędy, bo to by nas tutaj... Oj, tutaj jest taki wir, który by nas wciągnął na górę i byśmy wtedy zostali uderzeni o te kolce, a tego przecież nie chcemy. Dobra, i tu jest teoretycznie dalsze przejście zapewne. A może nie, dalsze przejście, tylko po prostu malutki przystanek. Zobaczmy, czy coś jest na górze. Nie za bardzo. Ale może coś tutaj znajdziemy. O, proszę. Znowu. Znowu to samo, tylko że... Dobra, zobaczymy, co my tutaj znajdziemy. Być może też będzie jakiś sekret. Starajmy się wszystko... rozbijać w miarę możliwości. Okej. Okay. A, bo tam na górę jeszcze mogę. Kurde. A dobra, bo już teraz wystarczy, że teraz się zmniejszę i mogę tam wlecieć. Chodziło po prostu o to, żeby rozbić te bloki skalne na górze. I dzięki temu mogę tutaj dostać się do kolejnej gwiazdki. No dobra. Została mi więc jeszcze tylko jedna i jest znowu spora szansa, że uda się ten poziom na 100% ukończyć. Zobaczymy. No, tylko że tutaj została już ostatnia gwiazdka, a to jest koniec etapu, zwróćcie uwagę. Więc sam nie wiem, gdzie może ta gwiazdka być, szczerze mówiąc. Ciekawe, ciekawe, bo tutaj naprawdę nic nie widzę. Teoretycznie może oznaczać konieczność załatwienia tych wszystkich przeciwników, ale oni tutaj raczej są po to, żeby... Kurczę, żeby dostać się na samą górę, podejrzewam. No ale dobra, może weźmy sobie bumerang i załatwmy wszystkich po kolei. Zobaczymy, czy to nam da gwiazdkę. Chociaż jakoś wątpię w to. No właśnie, niestety nie. A to, kurczę, musi być gdzieś tutaj raczej, bo tam dopiero co zdobyliśmy drugą gwiazdkę, więc trzecia powinna być tutaj na nowym obszarze. No ale jak sami widzicie, nie mogę tego nigdzie znaleźć, więc musimy sobie raczej odpuścić to. Tu na górze nic nie ma. Nie wiem, może przez te kwiatki jakoś przebiec i wtedy dostaniemy, ale też nie. Nie ma co na to coś takiego liczyć. No dobra, trudno się mówi. Kończymy w takim razie ten etap też bez zdobycia złotej flagi. Jakoś trzeba się obejść smakiem, ale sam jestem ciekaw, gdzie tutaj mógł być ten kolejny sekret w postaci właśnie zielonej gwiazdki. No bo kurczę. Dużego pola do manewru tam nie było, chyba że jeszcze się tam to ukrywało w tej wodzie, tuż przed wejściem do tej ostatniej rury. No ale już teraz się tego nie przekonam. Okej, mamy poziom z duchami. Może być mały problem. Ciekaw jestem, czy tutaj będzie już jakaś walka z bossem, czy w ogóle w tych sekretnych etapach są jakieś walki z bossem. Czy to będą tylko zwykłe poziomy. Zobaczymy jeszcze. Okej. No i znowu trzeba będzie pozbierać, widzę, te klucze. Nie wiem, chyba nie będę skakiwał już na każde drzewo, bo też szkoda troszkę na to czasu. Nie mogę teraz kręcić kamerą wcale, szkoda, bo by się przydało, żeby czasem się rozejrzeć. O, tak myślałem, że coś tu może być, ale to tylko monety, nic więcej. Jeszcze ewentualnie na to drzewo wskoczę. Ale nie, tutaj też nic nie ma. No dobra, zbieramy w takim razie te klucze, chociaż mam wrażenie, że nie uda mi się, kurczę, niestety zdobyć tutaj wszystkich... Oj... wszystkich monet. Znaczy, przepraszam, kluczy... Nie, nie kluczy, co ja gadam. Wszystkich oczywiście gwiazdek. To miałem na myśli. Dobra, tutaj wskakujemy i mamy kolejny klucz. No i dobra, tam jest jeszcze następny. Tutaj możemy rozbić też. No rozbij to wreszcie. Okej. Okay.
Tylko, że nic się nie stało konkretnego. Ale tutaj mamy bałwany, które na nas lecą. Jeszcze. Dobra. Może też coś dostaniemy za rozbicie wszystkich. No, na razie się nie zapowiada. Tutaj mamy drzwi, przez które możemy przechodzić. Zobaczmy, gdzie to nas zaprowadzi. Na razie tylko tutaj między tymi drzwiami przechodzimy i tyle. Ale zobaczymy jeszcze w kolejnych przypadkach. Może coś ciekawego otrzymamy. Tutaj ogólnie jest wysoko strasznie klucz. Tak jakbyśmy coś mogli tutaj odblokować. O właśnie. Tak myślałem. Jeszcze dwa kluczyki. Tam jest na górze jeden. Być może tędy przejdziemy. Tu jest jeszcze czas dodatkowy. Chyba tylko, no właśnie, 10 sekund. Więc naprawdę niewiele. Przejdźmy tędy. No i to nas tutaj zaprowadziło tylko. Tam mamy kapitana Toada. Nie wiem, czy on coś... A, pewnie tutaj możemy rozbić po prostu duchy. Tylko, że... No tak, tylko, że duchów za bardzo nie da się załatwić. Podejrzewam, że trzeba tutaj jakoś inaczej to zrobić. Ale teraz też nie chcę tracić czasu. Bo w końcu nam się ten czas skończy i będzie problem. Okej, tędy też nie przejdę, o dziwo. Spróbuję tutaj coś zrobić. Aj, bym chciał, kurczę... No, aj, uciekaj, uciekaj. Bym chciał uderzyć w to. O, właśnie, tutaj. Mamy zatem kolejny kluczyk. No i teraz, kurczę, jak się dostać tam na górę? O, to jest pytanie. Szukamy jakichś kolejnych drzwi, przez które jeszcze nie przechodziłem. Tutaj mamy te cztery. Chyba przez te jeszcze nie przechodziłem, co? Tak jest. Mamy zatem kluczyk. I dzięki temu odblokujemy sobie tutaj przejście. Podejrzewam, że jakbyśmy tutaj uratowali kapitana Toada jakoś, to wówczas... Czekajcie, może po prostu naskoczyć na niego? Nie, nie za bardzo. To wówczas byśmy dostali pewnie jakąś gwiazdkę, ale jak mówię, już teraz nie będę tego sprawdzał. Po prostu przedostanę się tutaj dalej, do kolejnej części etapu. No bo tak jak mówię, nie ma też za wiele czasu tutaj, a i tak sporo już spędziłem w tej pierwszej sekcji. Na szczęście tutaj mamy jeszcze 100 dodatkowych sekund, więc za chwilę to zbierzemy. Proszę bardzo, nawet nie musiałem tutaj skakiwać, bo mam bumerang. No i teraz uważajmy, nie wiem, gdzie to mnie przeniesie. Oj! Okej, przechodzimy przez to. Ale to mi nic nie dało tak naprawdę. Dobra, lecimy tędy. Tutaj mamy checkpoint. Po tej stronie coś będzie? Chyba nie za bardzo. Chociaż tutaj ta tratwa przepłynęła. Może ona tutaj jakoś wyleci i tam gdzieś przejdziemy, ale teraz jej nie widzę. Więc być może jednak nie o to chodzi. Idźmy w takim razie tutaj dalej. Wow! Czy ja mogę tutaj? Mogę. Okej. Trzeba uważać, bo tutaj, kurczę, praktycznie znikają te platformy w tej jakiejś dziwnej mgle. Dobra, przejdźmy po prostu tutaj. No i teraz tak, tutaj mamy przejścia po lewej i prawej stronie. Aha, to jest podpucha tylko. Tam widziałem gwiazdkę dalej. Ale tu jest jeszcze może prawdziwe przejście, o właśnie. No i teraz szybko zdobądźmy... O nie, to pięknie. Rozbijmy wszystko. Rozbijaj, rozbijaj. Jeszcze jedno, jeszcze jedno. Dobra. A, widzicie, jednak nic to nie dało, kurczę. Chodziło tam o coś innego, nie wiem o co. Już się teraz tego nie dowiem. Myślałem, że wystarczyło rozbić te wszystkie kule śnieżne. Ale jednak nie, jednak chodziło o coś zupełnie innego tutaj. Trudno się mówi. Tutaj dopiero trzecią gwiazdkę zdobyliśmy, więc w tamtym pomieszczeniu była druga. A jeszcze gdzieś wcześniej pierwszą ominęliśmy. Ale tego się można było spodziewać. Tak też właśnie się spodziewałem, że tutaj coś zdarzy mi się ominąć i jeszcze, kurde, spadłem. A widzicie, chodziło po prostu o to, tutaj w tej gwiazdce, żeby sobie wziąć tą kulę śnieżną i rzucić nią w stronę gwiazdki, bo ta gwiazdka znikała wtedy, kiedy... Okej, udało się zdobyć. Gwiazdka znikała wtedy, kiedy wchodziliśmy na śnieg. Więc trzeba było po prostu trzymać się od tego śniegu z daleka i tyle. A więc to jest... Wow! Kurde, tu jeszcze nie przestałem biec szybciej. A więc to był cały sekret tego całego etapu, tej krótkiej sekcji. Przejdźmy teraz dalej, bo tutaj jeszcze mamy stempel. I dopiero teraz możemy w takim razie bez problemu udać się do tej skrzyni i przenieść się gdzieś dalej. Czyli, jak widzicie, ostatecznie ominąłem tylko pierwszą gwiazdkę, która gdzieś tam na początku etapu musiała się ukrywać. Ale cieszę się, że przy okazji, jak już powtarzałem sobie ten fragmencik, to że mogłem właśnie się przekonać, jak też odblokować tamtą drugą gwiazdkę jeszcze. No i tutaj mamy jeszcze złotą flagę, którą udało się zdobyć. Trzeba było przeskoczyć te duszki.
No i zakończyliśmy sobie w takim razie przedostatni poziom w tym świecie. No chyba, że jeszcze coś nam się odkryje ciekawego. Na razie wygląda na to, że został nam tylko jeszcze jeden etap. Więc zobaczymy. Ciekaw jestem w ogóle, czy to będzie właśnie jakaś walka z bossem, czy coś innego. Dobra, i tutaj będą potrzebne gwiazdki, zwróćcie uwagę. Zobaczymy, ile tych gwiazdek będzie potrzeba. Troszkę się tego obawiam. 210, ale patrzcie, mam 232. Czyli kurczę, może się okazać, że jakoś w ostatnim świecie czy coś mi zabraknie gwiazdek i będę musiał powtarzać jakieś etapy. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie, ale naprawdę troszkę się tego obawiam, że kurczę, może mi zabraknąć. Tak jak już mówiłem kiedyś, wtedy ewentualnie te odcinki z Mario mogły się pojawiać rzadziej, no bo ja będę musiał poświęcić jeszcze trochę czasu, żeby odblokować te dodatkowe gwiazdki. Więc to też jednak zajmie trochę czasu. Ale mam nadzieję, że uda mi się przynajmniej to zrobić, bo chciałbym po prostu. Ajajaj. To muszę uważać. Tu chcę sprawdzić, co tu jest. Aha, ta skrzynia taka, która sprawia, że strzelam sobie z tych pocisków. Ja cię kręcę, co ja zrobiłem. Powiem wam, że takich błędów chyba nie lubię najbardziej, bo naprawdę mogłem bez problemu to ominąć. Znaczy, mogłem bez problemu po prostu zdobyć tą skrzynkę tego power-upa bez zgonu tutaj, a ty, proszę bardzo. Dobra, tutaj spróbujmy zebrać wszystkie monety. Może coś innego dostaniemy, ale jednak nie tym razem. Zobaczymy, co będzie dalej. Ja cię kręcę, musiałem tutaj stracić. A patrzcie, tam bym dzięki temu teraz zdobył sobie stempel. Tak, to muszę się niestety obejść smakiem. Ruszajmy więc tędy dalej. Zobaczymy, co my tu jeszcze... Zobaczymy, co jeszcze odblokujemy. Dobra, jest znowu ta skrzynka. Teoretycznie mógłbym się teraz tam wrócić po stempel. I chyba to zrobię, powiem wam. Bo korci mnie... Ja cię kręcę, znowu straciłem. Korci mnie, żeby to zdobyć, tylko że... Problem w tym, żeby właśnie nie tracić, kurczę, tej skrzyni. Ja znowu straciłem. Co ja wyprawiam najlepszego? To jest szok po prostu. Ale trudno się mówi. Jeszcze tutaj mamy możliwość użycia tego, więc spróbujemy ewentualnie. Tylko żeby teraz znowu tego nie stracić. Dobra, jedziemy, jedziemy tutaj. Ja cię kręcę, znowu kolejni przeciwnicy. Dobra, strzelamy tam. No i proszę, jest przejście dzięki temu. I będziemy mogli sobie zdobyć właśnie stempel. Ruszajmy więc dalej. Tutaj już ten przeciwnik będzie na nas leciał. Dobra. Mamy kolejnego, omijamy go od razu i idziemy dalej. No ale dobra, przynajmniej zdobyłem stempel, więc dobre to. Tutaj mamy jakieś przejście sekretne. O dziwo, nic tutaj nie ma poza monetami. Myślałem, że tam znajdziemy coś lepszego, szczerze mówiąc, no ale nie tym razem. Liczyłem właśnie na jakąś gwiazdkę, ale może tutaj coś będzie prędzej. Ajajaj, tylko przeciwnik, kurczę. Takich niespodzianek to my nie chcemy, co? Dobra, załatwiony. Jeszcze zerknę, ale nie, tutaj nic nie ma innego. Nie ma żadnego przejścia ani na górę, ani nigdzie indziej. Dobra, rozbijajmy może wszystko, może coś tam dostaniemy. Teraz na górę trzeba się jakoś dostać, tak? Tylko że w jaki sposób? Czekajcie, tego nie rozbiję, jak rozumiem, no raczej nie. No jakoś się tam muszę dostać, tylko że... Którędy? Bo naprawdę teraz nie wiem, szczerze mówiąc. Może jakoś tutaj muszę się, kurczę, podbijać na tych bombach, czy coś? Nie, no nie za bardzo chyba. Kurczę, to o co tutaj chodzi, bo naprawdę nie wiem. Jakoś tam wejść trzeba, tylko że jak? A czas, kurczę, ubywa, czas się powoli kończy. Już nie mogę zbyt długo tutaj czekać. Jeszcze po tej stronie zobaczę, ale tutaj nic nie ma. Tutaj również. Jak na to wejdę, to nic się nie stanie. Tutaj nic rozbić nie mogę też. Wejść tam na górę się nie da. Kurde, naprawdę. Mam teraz problem, jak się tam dostać w ogóle. Niby jest strzałka, wejście na górę, ale nie wiem, jak tam, kurczę, można przejść. Dobra, ostatecznie chodziło o to, co myślałem, czyli rzeczywiście trzeba było tak tam się przedostać po tych bombach właśnie. I tutaj też są, kurczę, pęknięte ściany. Tylko miałem problem, żeby dostać się po tych bombach, kiedy miałem właśnie na głowie tę wyrzutnię bomb. I przez to teraz nie mogę tych ścian tutaj zniszczyć, więc to jest problem. No ale jest trudno, bo domyślam się, że tam można by było właśnie zdobyć jakieś gwiazdki być może. No ale teraz już się niestety o tym nie przekonam. Ruszam dalej w takim razie. Tutaj znowu ta wyrzutnia. Zobaczmy, czy coś dostaniemy.
Okej, tutaj akurat nic nie ma. Przydałoby się teoretycznie wszystko tutaj niszczyć tak naprawdę. Możliwe, że gdzieś tutaj coś w końcu byśmy otrzymali. Staram się przynajmniej niszczyć te tutaj skrzynie ze znakami zapytania. Dobra. To będzie tutaj wszystko akurat. Przejdźmy dalej tędy. Pomijamy oczywiście te bomby przeciwników. Tutaj pewnie będzie jakieś przejście, słuchajcie, patrzcie na to. O właśnie, otrzymaliśmy drugą gwiazdkę. Niestety, ale kurczę, jedną właśnie ominąłem i domyślam się, że ona była gdzieś tam w tej... Ajajaj, kurde, niestety oberwałem. Domyślam się, że gdzieś tam ta gwiazdka... Jejku, znowu oberwałem. Domyślam się, że tam ta pierwsza gwiazdka gdzieś była tam właśnie za tą ścianą którąś, jedną z dwóch na górze. No ale już teraz się o tym niestety nie przekonam. Tutaj mamy checkpoint, idziemy dalej. No i szukamy chociaż jeszcze tej jednej gwiazdki tutaj gdzieś. Zobaczymy, tam pewnie trzeba będzie uderzyć. Tylko teraz trafić. A, tak to daleko kurczę nie leci niestety. Czekajcie, bo ja tutaj zlecę przecież na dół. Nie wiem, to jak ja mam to zrobić? A, pewnie wiem, muszę naładować, wtedy jest mocniejszy strzał. Dokładnie, czyli muszę to tak zrobić. O właśnie, o to chodziło i dzięki temu mamy przejście dalej, zwróćcie uwagę. Możemy tutaj jechać. Teraz znowu to samo. Proszę bardzo. I tam będziemy mieli gwiazdkę dzięki temu. Aj, w ostatniej chwili, kurczę, jeszcze wycofałem. Jeszcze raz spróbuję. Dobra, i lecimy dalej. Teraz tutaj trzeba znowu wystrzelić w ten wykrzyknik. Kurde, jeszcze raz trzeba się wycofać najlepiej. Teraz tutaj... Ja cię kręcę, mało brakowało. Dobra, i mamy przejście w tę stronę. A tutaj już pewnie będzie zakończenie etapu, podejrzewam. Aha, tutaj już nie musiałem. Dobra. I jeszcze uwaga tutaj, kurde. Trzeba przyznać, że ten etap potrafi trochę napsuć krwi, co? No ale dobra. Dalej jedziemy. Tutaj znowu to samo. Kurde, jeszcze muszę tak na ukos trochę wystrzelić. Na szczęście się udało, ale już... Kurde, jeszcze ten mnie wyrzucił. No nie ma co, te etapy już dają dość mocno w kość, trzeba przyznać. Tutaj trzeba bardzo uważać się momentami. Okej, co będzie dalej? Spokojnie tutaj przejdziemy sobie. No i to już będzie koniec etapu, jak się domyślam. Tak, i żeby tutaj skoczyć na sam szczyt, to trzeba jeszcze skoczyć po tych bombach, a to wcale takie proste nie jest. Jeszcze raz spróbuję. Nie wiem, czy właśnie z tą wyrzutnią będę w stanie na to wskoczyć, no ale spróbujemy. Na pewno się postaramy. Aj, teraz za wcześnie wyskoczyłem. Mamy na szczęście jeszcze trochę czasu, więc być może damy radę. Teraz za późno, kurde. Jeszcze raz. Spróbujmy. Ajajaj. I tak, kurczę, zabrakło troszkę wysokości. No ale w taki sposób trzeba by było idealnie właśnie wyliczyć skok, żeby tam... przelecieć. Musiałem się jeszcze lepiej rozpędzić, tym bardziej, że Rosalina jednak jest powolna i ona rzeczywiście tutaj raczej wolno się rozpędza i przez to nie aż tak daleko skacze, chociaż mimo wszystko skacze wysoko, ale gorzej właśnie z odległością. No i co? Dzięki temu prawdopodobnie już ukończyliśmy dziewiąty świat, chociaż tutaj jeszcze się odblokował, widzę, odblokowała się maszyna do gry. No i mamy napisane, że kolejny bonusowy świat został otwarty, tam już mamy tą rakietę, którą możemy się przedostać dalej, więc za chwilę sprawdzimy, jak ten ostatni świat, znaczy jeszcze kolejny świat wygląda, bo to wciąż nie będzie jeszcze ostatni świat. Tych mamy tutaj, z tego co wiem, 12. Dobra, próbujemy raz jeszcze. A, już nie wyjdzie. Okej, okay. Może chociaż trójeczka będzie? Nie, dwie pary, czyli dwa życia. Okej, okay, daliśmy więc radę. Ale powiem wam, że jednak tak lepiej wyczekiwać w tych losowaniach, niż skakać byle jak. Bo jednak tutaj, kiedy się staram, żeby zdobyć te same ikonki, to jakoś lepiej mi to idzie. Da radę to wyczuć czasowo, tylko że nie jest to łatwe. Zresztą wiadomo, jak dotąd w ogóle mi się nie udało jeszcze czterech takich samych ikonek zdobyć. No i patrzcie, tutaj oczywiście wygląda to bardzo podobnie, no ale no, oczywiście konkretne poziomy będą wyglądały różnie. Tutaj widzę, że świat jest oznaczony ikonką grzybka, więc można powiedzieć, że grzybowy świat przed nami. Zobaczmy ile poziomów. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tam jeszcze 8, 9, 10, 11, 12, 13. O kurde.
13, tutaj 15. Wow, widzicie to, jakie to jest duże? Chociaż powiem wam, że być może od tamtej pory to się zaczyna już kolejny świat. Może to o to chodzi, bo aż nie wierzę, że tyle tych poziomów w jednym świecie. To by było strasznie dużo. No cóż, przekonamy się w kolejnych odcinkach. Na razie wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i czekajcie na kolejne. Cześć!